Pustku w osiedle podczas tegorocznego lata proponuje aktywne formy spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy gminy Dębica oraz goście odwiedzający nasz region mogą nie tylko skorzystać z dużego kompleksu basenów Nemo oraz licznych boisk, ale także z kolejnej atrakcji, jaką jest park linowy znajdujący się obok tych obiektów i należący do gminnego ośrodka sportu i rekreacji. To kolejna inwestycja sportowo-rekreacyjna, jaka została zrealizowana w ostatnich latach na terenie gminy Dębica. Chętni mogą sprawdzić swoje umiejętności pod okiem profesjonalnych instruktorów, pokonując przeszkody umieszczone wysoko w koronach drzew. Z tego co widzimy, z dnia na dzień jest coraz więcej osób, więc w imieniu swoim jako dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica, ale również w imieniu osób, które zajmują się, czyli Klubu Sportowego Chemik Pustków, serdecznie zapraszamy na park linowy w Pustkowie Osiedlu. Na terenie nowo otwartego parku linowego w Pustkowie Osiedlu przygotowane zostały dwie trasy o różnych stopniach trudności. Pierwsza, tak zwana zielona, przeznaczona dla najmłodszych, jest łatwiejsza i krótsza. Natomiast druga trasa, standard, wymaga zdecydowanie więcej siły oraz umiejętności i z niej mogą korzystać osoby dorosłe oraz młodzież. Na trasach zainstalowane zostały przeszkody takie jak na przykład linki, tunele, huśtawki, pochylnie, kładki czy ścianki wspinaczkowe. Poziom trudności jest zdecydowanie większy na trasie standard, ale trasa dziecięca także zapewnia liczne atrakcje uczestnikom tej sprawnościowej zabawy. Jako tako nie ma wymogów. Każde dziecko, które przyjdzie na park linowy, musi mieć tam 1,30 m wzrostu. Każdy przejdzie kurs, który przeprowadzą instruktorzy i później każdy z uczestników będzie miał do wyboru albo trasę średnią, albo trasę wysoką, którą będzie mógł pokonać. Na parku są również instruktorzy, którzy cały czas czuwają nad bezpieczeństwem uczestników. Obiekt zarządzany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji czynny jest w piątki od godziny 16 do 19, a w soboty i niedzielę w godzinach od 14 do 19. Więcej informacji na temat parku linowego i zasad korzystania z tej atrakcji znajdziecie Państwo na stronie dębickiego GOSiR-u. Z pewnością zatem warto w weekend wybrać się do tego miejsca i po miesiącach siedzenia w domu aktywnie spędzić czas, pokonując liczne przeszkody usytuowane wysoko w koronach drzew na terenie parku linowego w Pustkowie Osiedlu.